Gdy w XIII wieku naszej ery Europejczycy podczas bitew strzelali do siebie z łuków i kurz, Chińczycy strzelali do Mongołów z rakiet. Wkładali proszek z saletry, siarki i pyłu węglowego do tuby z bambusa, zamykali z jednego końca, a na drugim tworzyli mały otwór. Taką rurę mocowali do strzału i odpalali. Nie wiadomo, czy broń ta była skuteczna, ale w pewnym sensie Chińczycy stworzyli podwaliny pod eksplorację kosmosu. Musiały oczywiście minąć lata, żeby rozwinąć rakiety, a następnie zacząć kierować je w niebo, a nie w drugiego człowieka. Ale to właśnie chiński pierwowzór był protoplastą rakiety, która wyniosła ludzi na Księżyc. Co prawda podbój Srebrnego Globu zaczął się niewinnie. Od wysłania tam sondy Łuny 1 przez Związek Radziecki w 1959 roku, ale od tamtego momentu wystarczyło tylko 10 lat, by Michael Collins mógł obserwować Neila Armstronga wraz z Buzzem Aldrinem chodzących po jego powierzchni. Ale co z obiektami zdecydowanie bardziej odległymi, takimi, gdzie dostać się jest trochę ciężej, takimi jak przykładowo Mars? Wysłanie tam człowieka tworzy wiele problemów, takich jak choćby utrzymanie go przy życiu. Jak w takim razie badać powierzchnię tejże planety, zbierać próbki czy robić fotografie? Wyślijmy tam roboty i sprawmy, by były w stanie przejąć podstawowe czynności wykonywane przez ludzi. Tak też zrobiono. Ale podobnie jak w przypadku Księżyca, zaczęło się niewinnie od wystrzelenia sondy, również przez Związek Radziecki w 1960 roku. Mars 1M, bo tak się nazywało, a chociaż patrząc z perspektywy czasu, sonda ta powinna nazywać się nie Mars 1M, a Ziemia 1M, ponieważ ostatecznie wylądowała na Ziemi, ale w bardzo małych kawałkach. W 300 sekundzie lotu stracono nad sondą kontrolę, a 20 sekund później wydano jej polecenie samozniszczenia. Pierwsza marsjańska misja dokonała żywota nad wschodnią Syberią. Po niej nastąpiło wiele podobnych przedsięwzięć realizowanych albo przez Związek Radziecki, albo przez Stany Zjednoczone. Ale dopiero w 1971 roku doszło do pierwszego osadzenia lądownika na czerwonej planecie w ramach misji Mars 3, przeprowadzonej przez Związek Radziecki. Po tylu latach można było nareszcie zacząć badać powierzchnię tej niezwykłej planety. Ale tylko przez paręnaście sekund, bo potem stracono z lądownikiem kontakt. A dokładniej mówiąc to 20 sekund, albo 14,5 sekund. Liczba różni się w zależności od źródła. W każdym razie misja lądownika skończyła się nieco szybciej niż zakładano, dlatego więc uważa się, że pierwsze lądowanie na Marsie zakończone sukcesem należy do amerykańskiej sondy Viking 1. Program Viking składał się z dwóch sond, Viking 1 i Viking 2, wystrzelonych niemal jednocześnie w obrębie 20 dni w 1975 roku. Obie składały się z orbitera, czyli tego, co zostawało na orbicie wokół Marsa, i lądownika, czyli tego, co spadało na powierzchnię planety. I w taki oto sposób, 20 lipca 1976 roku, kilka minut po lądowaniu lądownika Viking 1, powstało to zdjęcie. Pierwsza fotografia powierzchni Marsa w historii. Załapała się nawet noga lądownika. Jak widać, kiepski z niego fotograf, ale to dzięki tym małym pomocnikom mogliśmy zacząć zwiedzać czerwoną planetę. Poczuć jej surowy klimat, czy poznać wielkiego Joe? Big Joe to jednak nie ktoś, a coś. Skała, dokładnie mówiąc, którą na swojej drodze spotkał ten sam lądownik. Ma około 2 metrów szerokości i znajduje się od niego w odległości mniej więcej 8 metrów. Big Joe pomógł nam zrozumieć, że na Marsie występuje na przykład erozja eoliczna, która jest zbiorem procesów geologicznych zachodzących pod wpływem wiatru. Lądowniki z programu Viking posiadały jednak jedną dość znaczącą wadę. Nie mogły się przemieszczać, były stacjonarne. Co prawda pierwszy łazik, któremu udało dotrzeć się na powierzchnię Marsa, był częścią wspomnianej wcześniej misji Mars 3 zorganizowanej przez Związek Radziecki. Jednak ostatecznie zakończyła się ona niepowodzeniem. PROPM, bo tak się nazywał ten łazik, był niewielki. 21,5 cm długości i 16 cm szerokości, a wysoki był na zaledwie 6 cm. Poruszać się miał za pomocą pary nart przymocowanych do jego boków. Jednak od miejsca lądowania mógłby oddalić się o maksymalnie 15 metrów, bo właśnie tyle miał kabel, który łączył go z lądownikiem. Mały robocik nigdy nie został uruchomiony. Zamarł wraz z lądownikiem ponad 50 lat temu, na ćwierć wieku przed startem misji Mars Pathfinder, w której skład wchodził łazik, któremu jako drugiemu w historii udało się wylądować na czerwonej planecie. Co więcej, udało się go nawet uruchomić i tak w 1997 roku po powierzchni Marsa śmigał sobie Sojourner, sześciokołowy pojazd z panelami słonecznymi na dachu, którego skonstruowanie kosztowało $25 milionów.
Swoją drogą, cała ta misja kosztowała prawie pół miliarda dolarów, choć NASA twierdzi, że to była i tak ta niskobudżetowa misja. To może zabrzmieć śmiesznie, dopóki nie sprawdzimy sobie kosztów ich poprzednich przedsięwzięć, bowiem wspomniany wcześniej program Viking kosztował ponad dwa razy tyle, około miliarda dolarów. Wracając do naszego łazika. Pojazd ten nie pojeździł zbyt długo, bo zaledwie 3 miesiące. 27 września 1997 roku stracono kontakt z nim oraz lądownikiem. W następnych latach jednak ilość pojazdów wystrzeliwanych na Marsa się zwiększyła, więc dzisiaj teoretycznie jest to jedyna znana nam planeta w pełni zamieszkana przez jeżdżące roboty. Licząc te nieaktywne, dzisiaj jest ich tam 7. Są to w kolejności od najstarszego PROPM, Sojourner, Spirit, Opportunity, Curiosity, Perseverance i Hurong. A do tego pasowałoby doliczyć helikopter, a raczej drona, ale o tym za moment. Zacznijmy może od łazika z Hurong, który został wystrzelony tam w ramach misji Tianwen-1 w 2020 roku. Jest to pierwsze tego typu przedsięwzięcie organizowane przez Chiny. Lądownik wraz z łazikiem wylądowali w maju 2021 roku, a parę dni później Hurong wysłał dwa pierwsze zdjęcia z czerwonej planety. Jego planowana żywotność wynosi 90 soli, ale znając przypadek Opportunity, nie wiadomo czy łazik nie połazi ciut więcej. No właśnie, Opportunity oraz Spirit. Dwie bliźniacze jednostki wystrzelone w 2003 roku. Ich celem było zbieranie danych, które mogłyby odpowiedzieć na pytanie, czy na Marsie kiedykolwiek powstało życie. Poza tym miały scharakteryzować klimat i geologię czerwonej planety oraz przygotować ją do eksploracji przez ludzi. Żeby tego dokonać, łaziki wykonywały szereg różnych zajęć, takich jak charakteryzowanie różnych skał czy określanie procesów geologicznych, które ukształtowały dany teren. I tak było do 2010 roku, bowiem od 22 marca tegoż roku naukowcy nie byli w stanie nawiązać kontaktu ze Spiritem. Przez ponad rok przesłano do łazika ponad 1300 komend, ten nie zareagował jednak na żadną z nich. Jego misja oficjalnie zakończyła się 25 maja 2011 roku, po 7 latach. Opportunity natomiast zamilkł dopiero w 2018 roku podczas burzy piaskowej, która pokryła całego Marsa. Łazik, który zaprojektowany został, by przetrwać 90 soli, przekroczył ten czas 57 razy i zamarł dopiero po 5111 solach. Curiosity. Łazik wyjątkowy i to z wielu względów. Przede wszystkim w przeciwieństwie do innych wcześniej wymienionych robotów, poza Hurongiem oczywiście, jeszcze działa. Poza tym jest dobrym fotografem, co potwierdzają wykonane przez niego selfie. Na dodatek regularnie tweetuje. Za jego wyjątkowością przemawia też spora ilość sprzętu, które Curiosity posiada. Z instrumentów bardziej oczywistych ma do dyspozycji przykładowo szereg różnych kamer, system wiertniczy, narzędzie do usuwania pyłu ze skał czy detektory promieniowania. Natomiast jeżeli chodzi o te mniej oczywiste, posiada chociażby piece zdolne podgrzać próbkę do około 1000 stopni Celsjusza. Wchodzą one w skład systemu SAM, który pozwala robotowi identyfikować związki organiczne. Curiosity to nie jest zwykły łazik, to jeżdżące laboratorium. Jednym z jego osiągnięć jest przykładowo znalezienie dowodów na istnienie w przeszłości wody w stanie ciekłym. Na stronie NASA poświęconej łazikowi można znaleźć raporty dokładnie przedstawiające, co ten robił w określonym czasie, a informacje te są stale aktualizowane. Wystrzelony w 2020 roku łazik Perseverance, będący częścią misji Mars 2020, może nie posiada tylu narzędzi co Curiosity, ma za to własnego drona. Nazywa się Ingenuity. Był przyczepiony do spodu łazika, a po lądowaniu odłączył się, by 19 kwietnia 2021 roku odbyć swój pierwszy lot. Trwał on dokładnie 39 sekund. W tym czasie Ingenuity wzniósł się na 3 metry, gdzie zawisł na pół minuty, a potem spokojnie wylądował. Cały proces zarejestrował łazik Perseverance i to może nie wyglądać zbyt spektakularnie, ale warto zaznaczyć, że dron zrobił to nie dość, że w marsjańskiej atmosferze, to jeszcze autonomicznie. Z racji na odległość Marsa do Ziemi, niemożliwym jest bezpośrednie sterowanie przez człowieka w czasie rzeczywistym. Sygnał bowiem leci około parunastu minut. Czas może trochę się różnić w zależności od ustawień planet. W każdym razie sygnał musi dotrzeć do marsjańskiego orbitera. Z niego do łazika Perseverance, a od niego dopiero do drona. Na jednym takim wyczynie oczywiście się nie skończyło. Dosłownie parę dni temu Ingenuity świętował swój 50. lot. Warto jeszcze dodać, że misja Mars 2020 ma jeszcze jeden odległy cel. Planowane jest bowiem dostarczenie próbek z Marsa na Ziemię.
Należy powtórzyć, że cel jest ten naprawdę odległy, bo jak podaje NASA, planowany czas przybycia próbek to rok 2033. Całe 10 lat. Chociaż kto wie, co przez te 10 lat może się wydarzyć. Bo swoją drogą to niesamowite, że początkowe stacjonarne lądowniki wytrzymywały paręnaście sekund na powierzchni tej czerwonej pustyni, a dzisiaj nie dość, że jeżdżą i latają, to ich żywotność wynosi paręnaście lat, jeżeli spojrzeć na chociażby Opportunity czy Curiosity. Aż ciekawe, co przyniosą te 10 lat progresu. Być może następny łazik będzie czymś więcej niż po prostu łazikiem, bo patrząc na rozwój sztucznej inteligencji, może wkrótce by funkcjonować w ogóle nie będą potrzebowały komend ani ludzi.